Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pośpieszajcie przywitać Pana. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże. Dzień dobry, witam oczywiście świątecznie, bożonarodzeniowo. Witam też w atmosferze kończącego się starego roku kalendarzowego, roku pańskiego 2020. Kochani, drodzy telewidzowie, właśnie dzisiejsza niedziela, jest to ostatnia niedziela tegoż roku. Jest to niedziela, która ma miejsce w oktawie Świąt Bożego Narodzenia, a jeżeli tak, to proszę zauważyć, że każdy dzień w oktawie świątecznej ma wymiar święta, także nie możemy mówić liturgicznie, że jesteśmy po świętach. Jesteśmy jeszcze w trakcie świąt, chociaż jesteśmy też po świętach, prawda, bo te święta takie najważniejsze, pierwsze święto 25 grudnia, drugie święto 26 grudnia, właśnie te święta już są za nami. Mam nadzieję, że to były szczęśliwe święta, mam nadzieję, że doświadczyliśmy tego, czego chcieliśmy doświadczyć, że spotkaliśmy Chrystusa, że On narodził się nie tylko w betlejemskim żłobie, ale narodził się w każdym i w każdej z nas. W myśl powiedzenia Adama Mickiewicza: to prawda, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada, jeżeli nie narodził się w Tobie. Nie ma tej biady, bo On narodził się w Tobie, we mnie, w nas. I za to Bogu niech będą dzięki. No właśnie, oktawa świąteczna. Jak powiedziałem, każdy dzień w oktawie ma wymiar święta, dlatego podczas każdej mszy świętej śpiewany jest hymn Chwała na wysokości Bogu. Oktawa rozpoczęła się 25 grudnia, a zakończy się już w przyszłym roku 1 stycznia. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, dzisiejsza niedziela, owszem, ostatnia niedziela starego roku, ale jest to niedziela, która ma wymiar uroczystości, ma wymiar święta. Właśnie dzisiaj oddajemy cześć świętej rodzinie. Proszę popatrzeć na tę figurkę, którą trzymam w ręku. No może nie figurka, to są figurki. Zobaczmy, jest Pan Jezus, malutki Pan Jezus, jest Jego Matka, Matka Najświętsza, jest Święty Józef, opiekun, małżonek dziewiczy, małżonek Matki Najświętszej i właśnie ta Trójka tworzy święto rodzinę. Wszyscy tutaj w tej rodzinie są święci i dlatego cała rodzina jest święta. Jest Święty Jezus, prawda? Rzadko używamy tego słowa Święty Jezus, no ale po trzykroć święty. Jest to Syn Boży, jest to Bóg, tak? Więc jest święty. Matka Najświętsza jako bez grzechu pierworodnego poczęta, jako pełna łaski, jako błogosławieństwo między niewiastami jest także święto. No i Święty Józef, oblubieniec, no nie sposób, żeby w tym towarzystwie był nieświęty. Wprawdzie jest obdarzony, czy jest obdarowany, czy urodził się w grzechu pierworodnym, ale właśnie ta jego obecność w świętej rodzinie na pewno wzywała jego do tego, żeby trzymał odpowiedni poziom moralny i nie tylko, żeby właśnie patrzył na świętość swojej małżonki, na świętość Jezusa Chrystusa, którym się opiekuje i żeby tej świętości uczył się i żeby tą świętością też emanował. Właśnie dzisiaj święta rodzina oddaje, dzisiaj świętej rodzinie oddajemy cześć. Modlimy się do świętej rodziny, podziwiamy ją, a jednocześnie, proszę Państwa, patrzymy na nią jako wzór. Wprawdzie wzór nie do końca dościgły, bo nie możemy dorównać ani Jezusowi, ani Marii, ani świętemu Józefowi, ale możemy w tym kierunku iść, możemy w tym kierunku pędzić, żeby te nasze polskie rodziny, nasze katolickie rodziny, nasze w ogóle rodziny chrześcijańskie, żeby one były pełne Boga, żeby były pełne Jezusa Chrystusa, żeby one były pełne opieki świętej rodziny. Zobaczmy, te nasze rodziny są bardzo mocno rozbite, te nasze rodziny dzisiaj są bardzo mocno skołatane, bardzo mocno, tak, że tak powiem, rozlazłe, bo każdy ma jakieś tam zajęcie, poza tym ten czas, który jest takim czasem bardzo trudnym, choćby czas pandemiczny, on też nie bardzo pozwala na to, żebyśmy w tych rodzinach dobrze się czuli, denerwujemy się, często kłócimy się, gniewamy się, potem wyzywamy się, ubliżamy sobie wzajemnie. Nie pozwalajmy na to, proszę Państwa, nie pozwalajmy na to. Święta rodzina dzisiaj nas do tego wzywa, żebyśmy byli też święci na wzór świętej rodziny, żeby ta święta rodzina była rodziną, która nie jest tylko przedmiotem podziwiania, czy podmiotem podziwiania, ale żeby była podmiotem naśladowania. Naśladujmy świętą rodzinę i módlmy się do niej świętej rodziny, żeby ona była dla nas, jak powiedziałem, i taką opiekunką, i wzorem, a jednocześnie taką orędowniczką za nasze, czy w intencji naszych polskich rodzin. Kochani, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa,
przepraszam, Ewangelii według świętego Łukasza. Oto one. Gdy upłynęły dni oczyszczenia, według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby go przedstawić Panu. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaret. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Właśnie Jezus w świętej rodzinie co robi? No właśnie rośnie, nabiera mocy i napełnia się mądrością, a łaska Boża jest na nim. Łaska Boża na nim spoczywa, kochani. Niech te dzieci, które przychodzą w naszych rodzinach, rodzice, a zwłaszcza jeszcze raz podkreślam dzieci, żeby były właśnie napełniane to Bożą mocą, żeby wzrastały na wzór Jezusa Chrystusa, wzrastały i w mądrości, i właśnie w tej łasce Bożej, żeby nabierały moc, nie tylko tej mocy fizycznej, ona jest bardzo potrzebna, ale tej mocy duchowej, tej mocy wewnętrznej. To pozwoli na to, że właśnie to młode pokolenie, że właśnie te dzieci w przyszłości będą chlubą polskiego narodu, że będą po prostu tymi, które będą wnosiły w nasze polskie życie i życie religijne, życie katolickie, chrześcijańskie i życie narodowe bardzo, bardzo dużo dobra. Kochani, warto też zwrócić uwagę, tak jak już po skryptum, że zbliżamy się do końca starego roku. Już jak wiemy, w najbliższy czwartek, ostatni dzień grudnia, zatem wkrótce rozpoczniemy nowy rok kalendarzowy 2021. Życzę Państwu, żeby właśnie te ostatnie dni starego roku były okazją do zrobienia takiego rachunku sumienia, takiego remanentu, żebyśmy zastanowili się, jak ten stary rok minął, czy w tym starym roku było dużo zła popełnionego przez nas, czy było dużo dobra, które też przez nas zostało popełnione. Módlmy się o to, żebyśmy wnieśli w nowy rok kalendarzowy jak najwięcej dobra, które żeśmy czynili, a to zło, które żeśmy też czynili, żeby zostało wykorzenione, żebyśmy nie dali się zwyciężyć złu, ale właśnie to zło, mówiąc językiem świętego Pawła, zwyciężali dobrym. Kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie, wszystkiego najlepszego w tę dzisiejszą niedzielę, rodzinę świętej rodziny i na wszystkie dni i oczywiście na zwłaszcza wieczór sylwestrowy, noc sylwestrową, która na pewno będzie zupełnie inna niż te sprzed lat. Dziękuję bardzo, szczęść Boże, zostańcie z Bogiem.